Zdrowisko Klinica Żegiestu współakcyjna, w którym to obiekcie teraz się znajdujemy, czyli w pijalni, uzyskało kilka lat temu duże dofinansowanie ze źródeł właściwie rządowych, aby zmodernizować pijalnię pod kątem obiektu wielofunkcyjnego. Więc biorąc pod uwagę specyfikę Krynicy i specyfikę tego obiektu, to mogę powiedzieć, że pijalnia główna jest centrum kongresowym, oczywiście o określonej pojemności. Można tutaj organizować różne inne konferencje, one są organizowane jest też festiwal Kiporowski, więc myślę, że to są dowody na to, że pijalnia główna jest obiektem wielofunkcyjnym. Ale jak zawsze lepsze z wrogiem dobrego, mój pomysł na to, aby udało się nieco zmniejszyć konieczność budowy tych obiektów właśnie forum, które rzeczywiście, no nie ukrywajmy, że utrudniają trochę życie kuracjuszom, mieszkańcom, no nie ukrywajmy też, że są też pewne zniszczenia później, jeżeli chodzi powiedzmy tam kwiaty rabatowe i tak dalej w centrum miasta, no to są niewątpliwie uciążliwości, o których przecież trzeba mówić głośno, z drugiej strony no zawsze są jakieś rachunek kosztów i korzyści, zawsze tych korzyści z forum jest dużo więcej, ale trzeba zwracać uwagę na to i trzeba szukać rozwiązań najlepszym. Więc według mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby, ale tutaj chylę w kierunku, ukłon składam w kierunku pana zarządu firmy Uzdrowisko Klinica Żegiestów S.A., ponieważ w mojej idei wykorzystania obiektów tej firmy jest stworzenie drugiej części centrum kongresowego obok pijalni w starych łazienkach mineralnych, tam gdzie jest siedziba zarządu. Gdybyście państwo obejrzeli ten budynek od wewnątrz, tam jest taki piękny dziedziniec, ten budynek ma w ogóle kształt litery C. I ten dziedziniec jest zupełnie niewykorzystywany. Tam jest potężna powierzchnia, którą wystarczyłoby tylko zadaszyć i oczywiście odpowiednio wyposażyć. I uważam, że otrzymalibyśmy tam kolejną albo salę kongresową na kilkaset osób co najmniej, albo można by wydzielić tam cały szeroki wachlarz różnego rodzaju pomieszczeń. Zresztą myślę, że mogłoby to być jakaś taka forma mobilna, zmienna, żeby mogły tam się odbywać chociażby dyskusje panelowe czy inne. Ważne też byłoby to, że ten obiekt wtedy nie byłby przeznaczony wyłącznie na cele forum, ale uzdrowisko mogłoby organizować razem z gminą, czyli z Urzędem Miasta Krynica-Zdrój, różnego rodzaju imprezy przez cały rok, niekoniecznie kongresowe, chociaż w szczególności kongresowe. Wtedy Krynica, produkt Krynica Convention Bureau mógłby zaistnieć rzeczywiście w skali nie tylko polskiej i myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast, co jest do tego potrzebne? Ja wspominałem o tej propozycji panu prezesowi Grzegorzowi Biedroniowi, który wydaje się, że pomysł mu się spodobał. Wspominałem też oczywiście kilku innym osobom decyzyjnym, jeżeli chodzi o region czy poziom rządowy. No i teraz, jeżeli udałoby się zbudować taką formułę, udałoby się zorganizować środki finansowe, tutaj formuła prawna jest jeszcze powiedzmy do dyskusji, czy to miało być w ramach uzdrowiska, który dysponuje majątkiem, czy musiała być na przykład powołana jakaś spółka celowa. Uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby w tej ewentualnej spółce, czy w tym nowym bycie prawnym, żeby uczestniczyła też Fundacja Zygmunta Brydychowskiego, bo no, jak wiadomo, to fundacja jest tutaj najważniejszym podmiotem jako organizator forum ekonomicznego i wydaje mi się, że wtedy moglibyśmy naprawdę znaleźć rozwiązanie optymalne dla miasta i dla zachowania jego wszystkich funkcji, czyli w tym samym czasie realizacji funkcji kongresowej, jak i uzdrowiskowej czy turystycznej. Wydaje mi się, że wtedy, gdyby nam się to udało, to można by zupełnie zrezygnować z budowy tego wielkiego domu forum, który rzeczywiście jest mocno uciążliwy, a te pozostałe niewielkie pawilony, które powiedzmy są tutaj rozlokowane w innych częściach deptaku, myślę, że one nie są aż tak uciążliwe i myślę, że to by wszyscy zaakceptowali. Na pewno nie jest to sytuacja optymalna, kiedy wiele imprez odbywa się no, mimo wszystko w pięknych, okazałych, ale prowizorycznych budowlach, namiotach. I ja sądzę, że musimy się zastanowić i z forum, i z województwem małopolskim, czy któryś z obiektów, na przykład łazienki borowinowe, które od kilkunastu lat są wyłączone z eksploatacji, niszczą, jest to piękny obiekt i tam na pewno kilkaset osób mogłoby w różnych miejscach obradować, spotykać się i to byłoby o wiele rozsądniejsze niż ponosić corocznie wydatek na budowę powiedzmy miasteczka namiotowego. Natomiast za każde przedsięwzięcie ono musi być przemyślane ekonomicznie, musi być korzystne dla wszystkich stron i musi być wykonywane. Nie chciałbym wracać do historii sprzed wielu lat w uzdrowisku, że mamy jakieś piękne, okazałe plany, tylko nie podejmujemy nawet pierwszego kroku, żeby je realizować. Czyli tutaj więcej chciałbym się tym pomysłem pochwalić, kiedy będzie to już temat przygotowany i oby w przyszłym roku to przedsięwzięcie było już w trakcie realizacji, a nie tylko kolejnym marzeniem. Gdyby była, proszę Państwa, sądeczanka z prawdziwego zdarzenia, jaka powinna być już wiele lat temu tutaj, ale to jest też specyficzny sposób traktowania sądeczyzny przez lata. Ja myślę, że dzisiaj jest szansa na to, żeby to połączenie było w miarę szybkie. Chociaż nie ukrywam, że też trochę mam pewne obawy, dlatego że te koncepcje, które przygotowano i te trasy,
no to też wymagają dopracowania i myślę takiego merytorycznego i rozsądku wiele, dlatego że to będzie przejazd czy połączenie na lata. Ten brak komunikacji powoduje właśnie, że do nas jest trudny dostęp. To przecież dzisiaj ministrowie, niektórzy się spóźniali na spotkania i goście forum mają problem z dojazdem, a z Krakowa z lotniska, no to tutaj trzeba jechać, nie wiem, 3-4 godziny czasami, więc to jest pierwszy problem. Jeśli chodzi o centrum, o które pan redaktor pytał, to według mnie takim naturalnym miejscem, takie naturalne miejsca, które tutaj są krajobrazowo, one są do wykorzystania. Kwestia tylko wybrania jakiejś, powiedziałbym, miejsca czy miejscowości. Takim naturalnym byłby pewnie Nowy Sącz, ale nie mamy czegoś takiego. Krynica ma taki duży plus, że to jest Krynica i tutaj, no ale to już włodarze miasta powinni zadbać o to, żeby takie centrum powstało, bo tutaj mogłoby się odbywać nie tylko forum. I imprezy towarzyszące wielokrotnie, przecież fundacja organizuje różnego rodzaju spotkania, ale w różnych miejscach, w Krakowie, przecież samorządowe, w Warszawie, więc Sądecczyzna skorzystała, gdyby tutaj takie właśnie spotkania, czy szersze fora przedsiębiorców się spotykały, samorządowców, bo muszą współpracować przecież, no ale tego stale nie ma. No ktoś musi o tym pomyśleć, ale ja myślę, że starosta tutaj jest od innych zadań i moja wyobraźnia sięga daleko, ale możliwości chyba znacznie bliżej.